insurance contract about all that we want to come to end. I kindly request you to proceed to the passport control and customs clearance. Pasażerka Siniawska odbyła do Lucyli Różowej o załatwieniu formalności paszportowych i celnych. Powtarzam, pasażerka Siniawska odbyła do Lucyli Różowej o załatwieniu formalności paszportowych i celnych. Idziemy. Tu się pożegnamy, mamo. Zostawaj, synku. Trzymaj się, mama. Powinieneś częściej przyjeżdżać, Marek. Głodujesz w tym mieście. 20 kilometrów to 20 z powrotem? Jakby miał samochód albo motor. No, żeby się zajął gospodarką, to by na motor starczyło. Popatrz na Krotocki. Mama znowu swoje? No i dobrze. Nareszcie mama pojedzie do tej Kanady. Co ty, Marek, sama bez ciebie? Nie, sorry, nie zaprasza, tylko mamy. Co ty gadasz, a co z gospodarką? Rzuciłbyś robotę w warsztacie? Mama wie, że ja nie do gospodarstwa. Nie będziemy chyba zaczynać od początku.
A ciuchów nie było? To Zaśka obiecała. Wszystko da się zrobić. Myślałem już o tym. Mama sprzeda gospodarstwo Krotockiemu, dopóki chce brać, a za to zbudujemy dom pod miastem i mama sobie spokojnie wyjedzie. To niech mama nie robi takiej miny. Jak mama da spokój z tą charówką i wszystko sobie przemyśli, to mi mama przyzna rację. Co ty gadasz, Marek? Dziś kończę na swoim. Chcecie, to pomogę. Dam radę sama. Nie chcę przecież od was pieniędzy. Rozliczymy się. Nie trzeba. Był u mnie wasz Marek. Więcej ma oleju w głowie niż wy. Hello. Okay, you're all set. This is boarding for gate G1 in about 45 minutes. Nie rozumiem. Parlez-vous français? Okay. This will board for gate number G1 in about 45 minutes. It's to the end of the building, it's through the hallway and then to your left. Gate G1. To the end of the building, through the hallway, and then to your left. Tutaj zegarmistrz miał sobie postawić dom. Zwiózł już cegły, zamówił fundament, ale znaleźli mu w brzuchu raka. On już teraz nie myśli o domu, tylko o miejscu na cmentarzu. I żona wystawiła działkę na sprzedaż za niedrogie pieniądze. Dom będzie piętrowy. Pokojów 5, kuchnia, łazienka i garaż według planów. Mama będzie miała duży pokój z wyjściem na taras i ogród. Posadzi sobie mama, co mama zechce. Porzeczki, agres, pietruszkę, koper, pomidory. Kurnik mamie zbije w kącie i budę dla psa, żeby pilnował. Będzie sobie mama żyć z wygodami przy telewizorze, bo się to mamie po tylu latach charówki należy. Bez tej roboty od zimnego świtu do nocy. Dobrze nam tu będzie, matka. Wygodnie, nowocześnie, jak teraz ludziom trzeba. Do sklepu 5 minut, warsztat o krok. Co dzień będę przybiegał na obiad i do zawodówki wieczorem blisko. A za co ty chcesz zbudować ten dom? To też obmyśliłem. Pić piwa nie będę, ani wódki, dziewczynom nie będę stawiać, do kina nawet nie pójdę. A co dzień po fajrancie weźmiemy się za murarkę pod nadzorem majstra Bielaka, który buduje się o tutaj, o po sąsiedzku. Moskwicza konserwuje w naszym warsztacie. Podciągniemy do parteru, a później się zobaczy. Może mama zarobi w tej Kanadzie. O, niech no mama patrzy.
Uszanowanie panu majstrowi. Dobre. My właśnie z mamą zdecydowani jesteśmy kupić ten plac i budować dom. Mówiłem mamie, że majster pomoże jako najlepszy fachowiec w mieście. A dlaczego miałbym nie pomóc? Jeżeli tylko chęć będzie i gotówka niezbędna. A chęć już jest, a gotówka też będzie, prawda, mamo? No to na co czekać? Postawimy chałupę, że umierać nie będzie warto. Panie, tutaj jeszcze tak niech robocie tam w środku. Kiedy przyjechać? W środę. Będę w środę. Dobra. Do widzenia, pani. No to jak, matka? Budujemy się? Matko, co ty? Marek, synku, ja bym ci nieba chciała przechylić. Ale jak już nie może być inaczej, jak już na to przyszła. Będziemy budowali ten dom. Zośka! Nareszcie, Antośka, nareszcie! Myślałam, że się nigdy nie doczekam. Jestem, wuju. Poznałbym cię z fotografii. No jak tam, Antośka, opowiadaj. Kto dogląda gospodarki? Marek? Krotoccy się podjęli. Krotoccy? A bo co? Krotocki pies na ziemię. Żeby cię nie oszwabił, żebyśmy miały do czego wracać. Czego nasz o wracaniu, kiedy Lewo przyjechała? Może zechce zostać na zawsze. Duże jakieś to miasto. Niech cię Bóg przed nim broni. Teraz wychylisz z farmy, zaraz cię odskupią z dolarów. Cała Polska by przejechał przez ten czas. To wszędzie tak daleko. Tak daleko, że... Daleko. 500 mil daleko. Thank you.
przywitam cię, siostrzenico, w moim domu, który od dziś niech będzie i twoim. No, Fantośka. Zośka, siadaj z nami. Powiedziałem, no. Masz, wypij sobie za Antośkę. Który to raz, wuju, już? Nie będziemy dziś liczyć. Kawał z ciebie bawy, Antośka. Przydałaby mi się taka gospodyni, robotna, piersiasta. To też wuj mówi. Co mówię? Myślisz, że nie mógłbym się z tobą żenić? Ja wdowiec, ty wdowa, zostałoby w rodzinie. No to pokrewieństwo nie przeszkadza. Zresztą nasz ksiądz to załatwi. Mnie by nie załatwił. Co, dziwisz się? Myślisz, że ze mnie już taki grzyb? No co, takim stary? Dzieciaka jeszcze bym ci machnął. Wuj się nie pogniewa, że pójdę spać. Dzień z nocą się pomieszał przez te samoloty. Ja przez pierwszy rok spałam z poduszką na głowie. Przyzwyczaisz się. To tutaj niedźwiedź rozszarpał wujemkę? Kiedy to było? Tośka. Źle ci tu. W ogóle nie żyję, słowa nie ma do kogo przemówić. Dookoła tylko lasy. Ciągle sama i sama. No a wuj? Stary gbur. Traktuje mnie jak psa. Dzisiaj pierwszy raz tak się rozgadał. Od razu mu wpadłaś w oko. Co ty? Upił się polską wódką i tyle. On cię tu sprowadził, bo chce mieć gospodynię. A ja się przecież nie nadaję. Wydasz się za niego, da Bóg szybko umrze. A my sprzedamy to wszystko i w Polsce kupimy pół wsi. Przestań, co ty? Przecież ma dzieci. Cicho! Nawet o tym nie mów. Wyklął jej i wydziedziczył. Dlaczego? Dlatego, że mu uciekły z farmy do miasta. Kiedy przyjechaliśmy tutaj lat temu 44, wujenka i ja był tu sam raz. Nawet polanki na postawienie domu. Nocowaliśmy w szałasie. A teraz mam ziemi, a ziemi. I sam to wuj wyrąbał? Sam i z sąsiadami.
Dwa lata mnie, jak przestałem. 42 lata karczunku to dosyć na jednego, nie? Odpocząć by teraz, życia trochę zakosztować. A kto wyjawi broni? Co ty tam wiesz? Człowiek sam jak palec. Nie zostałabyś ze mną, Antośka? Ja? Tyś mi się od razu zdała, Antośka. Z fotografii. Wszystko wiem o tobie, od Zośki. Jak Zośka tu przyjechała, to nic tylko o tobie. Wuju, ja tu gospodynią nie będę. A dlaczego? Nie podoba ci się farma? Farma jest ogromna i piękna, ale wuj to wuj. Myślałam, że znam się tu, na co do jakiej roboty. Poczekaj, odpocznij trochę. Dopieroś przyjechała, rozejrzyj się. Nie będę się tu wylegiwać, bo mnie przyzwyczajona. To do roboty jechałaś, powiadasz. To mój ostatni karczunek. Orać nie będę, bo mi szkoda maszyny. Chcesz wybierać kamienie? Choćby i zaraz. No, namyśl się dobrze. Oczyszczę to pole. Ale wujek mi zapłaci? Dla Marka chłopiec się uczy. Uczy, się uczy. Wszyscy się uczą, a potem uciekają do miasta. Marek już jest w mieście. Jak to? A gospodarstwo? Wydzierżawiłam sąsiadom. Do miasta. Byle gówniarz do miasta. A ty wiesz, co do miasto? Wiem. Nie wiesz? Sami bandyci, oszuści i złodzieje. Całe zło idzie z miasta. Nic dla nich świętego. Żadnej moralności. Tylko rozpusta, kradzież i pijaństwo. Zaraz idzie na ludzi z miasta. Gorsze niż pożar i gradobicie, niż pomór i szarańcza. Spalić wszystkie miasta! I niech wiatr rozniesie popioły. On jest w takim niedużym miasteczku, proszę wuja. Milcz! Mówię ci, milcz! Jutro dzień zakupów. Antośka, jedziemy do Mekton. Ja bym wolała zbierać kamienie. Szkoda dnia. Ja tu decyduję, kto ma co robić. Tak ci zależy na tych dolarach? Pilno ci posłać świntuchowi do miasta, żeby miał na pijaństwo i dziwki? Wuj nie mówi, kiedy wuj nie wie. Marek to bardzo porządny chłopak. W ogóle nie mam zamiaru wujowi się tłumaczyć. Czy wujowi nie podoba, to... Siadaj! Dobrze, Zośka ze mną pojedzie. Chciałam dla ciebie kupić lepszą sukienkę, żebyś miała na niedzielę do kościoła. Nie, to nie. Weźmie ze sobą strzelbę na pole. Przecież ja nie umiem strzelać. Weźmy się do ręki, to ci sama w razie czego wystrzeli. Do kogo? W obcych. W bandytów z miasta.
Antoinette. Antonina. Joseph, il n'est pas là. Nous buvons ensemble whisky, vodka. Joseph, Medstone. Zoska. Zoska. Medstone. Moi, je suis Pierre. Je vous aime, Antoinette. I love you, Antonina. Daj mi pić. Czyś ty, siostro, zwariowała. Kamienie tutaj nosić, kiedy są maszyny do wszystkiego. Ty chyba staremu robisz na złość. Dlaczego na złość? On przecież wie, że ani na nim ci nie zależy, ani na fanie, tylko na tych paru dolarach. To moje jedyne dziecko. Żeby aż tak. Przecież Marek z głodu nie umiera. Co ty tam wiesz? Pewno, co ja wiem? Dzieci nigdy nie miałam, mieć nie będę. Kto by tam ze mną gadał? A ja mam jedno i to jest jeszcze gorzej. Jednego się trzymasz, a jednym myślisz. I nie masz chwili spokoju. Tak naprawdę to... Antoszka... Wracajmy do kraju. Wracajmy na gospodarstwo. Siostra. We dwie jakoś damy radę. Antoszka, muszę ci coś powiedzieć. No. Ten pierwiel dzisiaj u nas gadał o tobie ze starym. No to co? On też będzie cię chciał za żonę. To warto to było przyjeżdżać, żeby mieć takie powodzenie. Och, siostra, ty się nie śmiej. To jest Francuz, a do tego baptysta. Nie głódź się. Proszę cię, nie głódź się. Masz w Polsce syna i gospodarstwo. Te dolary to ja ci wypłacę gotówką, bo widzę, że za nie gotowa zdechnąć na polu. Masz oto tu te 500. I wysyłaj sobie dla zasrańca. Na zatracenie. I wstawaj jak najszybciej, bo nie lubię słabych w domu. Niech się mama nie martwi. Stawiamy mury pod okiem majstra Bielaka, jak było umówione. Ale nam cegły, wapna i cementu zabraknie na wyciągnięcie parteru, bo Krotocki drugą ratę za ziemię zapłaci dopiero na co wiosnę. Co pisze Marek? Co? Pozdrawia ciebie i mówi, że nauka mu ciężko idzie.
Salut, Antoinette! Joseph, comment ça va? Ça va, ça va. Dzień dobry. Dzień dobry panu, proszę bardzo, co dla pana? Moja siostrzenica chciała przekazać $500 dla swego syna w Polsce na bank PKO. Okej. Wybieraj, masz wyglądać pięknie. Szkoda pieniędzy, wuju. Cicho. Jesteś moją krewną i ludzie cię oglądają. Jak na ciebie szyta, Antoszka. Comme vous êtes belle, Antoinette. Co to jest? To po co mi to? Wiesz, jak ci robi prezent. To złoto. Ce sont les chevaux les plus beaux du monde, Antoinette. Mówi, że to są najpiękniejsze konie świata. Je vous souhaite la bienvenue dans ma modeste demeure. Mówi, że wita cię w swoim domu. Asseyez-vous, je vous en prie. J'apporte la glace. Zośka, pomóż człowiekowi. Merci. Oui, c'est un ménage de vieux garçons, Antoinette. Il n'y a pas de maison sans femme. Mówi, że nie ma domu bez kobiety. To dlaczego się nie ożenił? Elle demande pourquoi t'es pas marié. Parfois, il faut attendre toute une vie pour rencontrer la femme de sa vie. Mówi, że czasem trzeba szukać całe lata, zanim się znajdzie kobietę swego życia. Antoszka, chodź tu na chwilę. Tu się wszystko lepi od brudu. Zobacz, o. O, ty się nie daj przehandlować, Antoszka. On cię widział przy robocie, chce mieć na farmie bezpłatnego parobka. A co, on taki biedny? Kutwa jest, o co? Mężczyzna, wszyscy oni zarazy. Żeby cię Pan Bóg bronił, Antoszka, ty się nie daj przehandlować staremu. Zupę się je łyżką od siebie, Antoszka. Za późno na naukę, wuju.
Niech się go wuj lepiej spyta, czy nie potrzebuje pomocy. Doprowadziłaby mu ten chleb do porządku. Znowu chciałabyś zarobić. Na pewno. Pić! Służącą nikogo nie będziesz. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle veut? Za kaską im pił. Nie byłaś dla niego najmilsza, Antośka. Ja tu nie przyjechałam na wczasy ani na swaty. Jak nie ma dla mnie żadnej roboty, to lepiej wrócę do Polski, proszę wuja. Mnie męczy takie wygodne życie. Milcz, Antośka, mówię ci, milcz. Za mało gazu, próbuj jeszcze raz. No dobra, szybko się nauczysz. Przyjdą żniwa, to cię wsadzę na kombajn. Edam do żniw, ja nie lubię długo odpoczywać. Czas ci za mąż. A dlaczego? Boś baba silna, zdatna do wszystkiego i marnuje się bez chłopa. Do Polski nie masz po co wracać. Nawet ten twój Marek potrzebuje cię tutaj, żebyś mu dolary wysyłała. Pójdziesz za mąż, będziesz miała swoje pieniądze. Też wuj wymyślił. Nie chciałeś iść za mnie, bo wuj stary, prawda? Prawda. To cię oddaję młodszemu. Ja nie jestem dziele, proszę wuja, żeby mnie oddawać. Ty nie pytuj ozorem, tylko sobie rozważ. Wydasz się, pójdziesz na piękną farmę. Kawaler też jeszcze niczego, reszta od ciebie zależy. Ładny mi kawaler, 5 krzyżyków. Tyś taka młoda. Jedziesz z tobą posag? Gołą cię chcę brać. Gdzie ty znajdziesz takiego drugiego wariata? Nie taki on wariat. Wie, że będzie miał za darmo parobka. Zakochał się w tobie. Zgłupiał na starość. Ciebie chce mieć i już. A co wuj dostaje za swatanie, że wujowi tak zależy? Zależy mi, żebyś nie wracała na łaskę do zasrańca. Przecież wiem, że sprzedawać gospodarkę. Sprzedawać, bo smarkacz tak chciał. Myślałeś, że się to ukryje? Zaraz mi napisali. Mówię, co mi rozum każe. A ty rób, jak chcesz. Dziękuję za te $500, które już wybrałem w materiałach budowlanych, cegle, cemencie, wapnie, deskach oraz abizolu. Także żwawo ruszyła robota. Jak mama może zobaczyć na fotografii, którą zrobił Józek, kolega z warsztatu. Spodziewamy się podciągnąć przed mrozami pod dach, a później się okaże. Mama niech się nie przemęcza. Bo kto widział w Kanadzie kamienie nosić? Antosia, ja cię kocham. S'il vous plaît. Już dostał swoje cielaki, teraz moja kolej, co? Tak by wypadało, Antośka.
Yes, but please come later. I haven't finished dressing yet. It don't bother me. Well, if you insist. But you haven't finished dressing either. Yeah, I've got a hell of a lot of work to do today. Do you mind if I introduce myself? Nah, that ain't necessary. I ain't in no mood for surprises. Excuse-moi, Antoinette. Mes intentions sont pures, Antoinette. Antoinette. Antosia, ya, ye, koam. Je veux t'épouser. Je t'en prie, j'étais malheureux toute ma vie. Aucune femme ne m'a aimé, Antoinette. Je payais pour coucher avec elle, c'est tout. Avec toi, tout est différent. Tu me plais énormément, beaucoup. C'est d'accord. Je t'en prie. Tu seras ma femme. Tu comprends ce que je dis, Antoinette? A, to ty. No i co? Zaprowadził cię na paskudztwo. Wuju. Ja wyjdę za niego. Antośka, pamiętaj, że u mnie jest ciągle miejsce dla gospodyni. Idź spać.
Je suis très heureux. Czekajcie, ja powiem słowo. Ja powiem słowo, bo zastępuję tu zmarłych. Świeć, panie, nad ich duszami rodziców panny młodej. Pokochałem ja tę moją Antosię z całego serca. Ledwo się nią nacieszyłem, już ją wydaję za mojego sąsiada. Widocznie Bóg tak chciał, żem sprowadził ją z dalekiego kraju, żeby uszczęśliwiła tego oto Piera po naszemu Piotra. Dziwię się trochę panu Bogu, bo Pier to człowiek porządny, ale Francuz i do tego odstępczej wiary. Na farmie Piera trzeba mocnej baby do roboty, bo zapuścił tę swoją gospodarkę przez lenistwo. A ziemia to ziemia, nie może cierpieć, czy to polska, czy angielska, czy francuska. Bo ziemia to ziemia. Dajcie spokój, panie Józefie. Moście się upili i nie gadacie ślubnej mowy. Ale jakby handlujecie bydłem. A dlaczego my mamy być zawsze takie zacofane i ciągle gadać o tej ziemi? Że ziemia dla ziemi i ziemi. I czuć się niewolnikami tej ziemi jakimiś. Choć ona tego nie potrzebuje, ale maszyn i nawozy i dobrej roboty potrzebuje. Jak Francuz wszystko przepija i przetrąca na Bóg wie co, to mu żadna polska Antośka nie pomoże, choćby robiła jak dwa woły. Bo to nie te czasy i wstydzilibyście się, panie Józefie, gadać ciemnoty jak jaki przedwojenny chłop z Podola. Nam nie trzeba głupich chłopów, ale food producers. Obraża gospodarza. Siadaj, ty producer. Minęły czasy pionierów. Oni wyrąbywali lasy i brali się za bary z niedźwiedziem. Strzelali do bandyty, jak to jest pięknie przedstawione u filmu. Ale teraz, jak nie umieją iść z progresem, muszą oddać ziemię w ręce ludzi modernych, a sami zawiesić sobie ordery i siąść u TV. To skandal! Dosyć tego, dosyć! Albo my, albo... Nikogo nie wypuszczę! Chodźmy, nie zniosę! Idzie litość, goście, drodzy! No przecież tacy pijani nie pojedziecie! Przecież policja was zaraz złapie! Ale tralalala, policja nas nie złapie, choćbyśmy jechali kołami do góry. Najbliższa jest 50 mil stąd i nie plącze się po lesie. A ja ci powiem prawdę. Jeżeli to twoje małżeństwo z tym Francuzem, Pierrem, uda się, to będzie największy cud, jaki widziała Kanada. W tym piecu w ogóle nie pali. Tak mówi cała okolica. Jestem szczęśliwy. Thank you.
teraz powiem wam, że nasz tu gospodarz Józef za wzór tylko może służyć młodzieży. I żeby ona nawet się zesrała, to połowę tej cnoty nie osiągnie. Bo przyszły czasy dewaluacji, hulanek i rozpusty. Kto z was, gówniarze, nigdy nie miał ani grosza długu i nigdy nic nie kupił na kredyt? Kto pracuje od świtu do zachodu słońca? Kto przestrzega wszystkich przykazań boskich i ludzkich? I ta nasza Antośka, choć nierodzona córka, ale właśnie te cnoty odziedziczyła po naszych przodkach. I zdobyłeś, Francuzie, skarb o polską kobietę. I understand, Pierre? Yes, of course, and... Quoi, Annie? Excuse-moi, je suis désolé. On ne se marie pas tous les jours. D'être marié. Antoinette, où sont les femmes? Weź tego psa! Chien, chien! Va-t'en! Va-t'en! Allez! Oh!
Chez vous en Pologne, il n'y a pas de lune de miel? Pas encore eu de nuit de noces. Qu'est-ce que c'est que ça? La femme doit se coucher près de son mari, tu entends? Tu vas dormir là-bas. Tu vas dormir avec moi. Allez, hop! Ça n'a pas marché. C'est de ta faute, Antoinette. Tu ne veux pas? Pourquoi t'es comme ça? Je pensais qu'avec toi, je réussirais. Tu comprends, Antoinette? Je t'en prie. Je t'en supplie. Fais un effort, essaie. Je le veux. Je te l'ordonne. Tu m'aimes pas du tout.
The Straits of Gibraltar, gateway between the Atlantic and the Mediterranean. Under a new 12-mile limit, there would be no high seas corridor. The interests of Mediterranean states would obviously be impaired. Traffic in the world's straits intensifies annually. Increased production of Mid-Eastern oil, for example, which passes between Indonesia and Malaysia. Mettons-nous au lit. Mam robotę. Couché! Tiens, va toute sur le supermarché et achète ce que tu veux, ma chérie. $41 million, 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 $41
Antoszka! Zośka! Nie mogę starego namówić, żeby do ciebie jechał. Co u ciebie? Nic, mam dużo roboty. Nie powiesz, że ci z tym pijakiem dobrze. Nie dosypałabyś mu czego do tej whisky, byłoby jednego mniej. Co ty pleciesz? Gdzie jest wuj? Źle ze starym. Jakieś listy podostawał z Vancouver pewnie od dzieci. On coś gnuje, Antośka. Ciebie stracił, mnie nie znosi. Pewno się zwróci do dzieci, chociaż je wypiął. Paskudztwo. Jak się masz, Antośka? Zadowolona jesteś? Wuj dobrze wie, że mi nic już do szczęścia nie brakuje. Farma piękna, dom obszerny, bydło rasowe. Nie czas na śmiechy. Żoną teraz jesteś i gospodynią. Ani na chwilę nie mogę o tym zapomnieć, proszę wuja. Mon amour, j'ai tout vendu. Allez hop! Nie będziesz prowadził po pijanemu. Ty es complètement ivre. Enfin, un chauffeur. Antoinette, ma petite, mon amour, viens, on va faire la noce. Pourquoi tu ne viens pas, salope? Je m'excuse. Qu'est-ce que tu fais? Si tu ne viens pas, je vais t'apprendre à vivre. Antoinette, j'ai tout vendu. J'ai pris de l'argent. Je ne serai pas obligé de payer d'impôts. C'est notre argent, le tien aussi. Notre premier argent, à nous deux. Antoinette, je vais te couvrir de dollars. Viens, viens, déshabille-toi. J'adore tes seins comme des ballons. Allez, Antoinette, déshabille-toi.
Toi, tu travailles et moi, j'attends. J'ai faim, moi. Nearby attractions like Cedar Point have made the Lake Erie Island country a prime vacation land. Antoinette! Joseph, comment ça va? Ça va, ça va. Je vous en prie. Zoshka! J'ai hâte de parler, Pierre. Je ne sais pas comment on peut le dire, mais il faut que tu manges. Stary, jeździł sam aż do Toronto. A wczoraj dostał znowu dwa listy i chce jechać na zachód. Co mu się nigdy w życiu nie zdarzyło. Do dzieci? On chce mnie zostawić samą w tym pustym domu. Antośka, błagam cię, żebyś do mnie codziennie przyjeżdżała, bo ja zdechnę ze strachu na tej farmie z tymi strzelbami. A jak rzeczywiście przyjadą bandyci z miasta? Może cię zgwałcą. Antośka, ty z takich rzeczy nie żartuj. Ja i do ciebie, Antośka, mam sprawę. Jedę na zachód, aż do miasta Vancouver. Jest to najważniejsza podróż w moim życiu. Od wyjazdu z Polski po tamtej wojnie. Za stary jestem na taką długą drogę bez towarzystwa, a do samolotu nie wsiądę za żadne złoto świata. Namówiłem więc twojego Piera, żeby odwiózł mnie samochodem. Opłacę mu jedzenie i noclegi. Tabułko wrócimy. A, dwie niedziele. Mówię ci o tym, żebyś wiedziała. Farma zostaje ci na głowie. Wuj jedzie do dzieci. Trzeba zobaczyć, jak to wygląda. Wnuki już dorastają. A, będzie komu zostawić farmę. Ta farma nic dla nich nie znaczy. Ustalili się w mieście własnym życiem i śmieją się z ziemi. Ponad 40 lat charówki. Wszystko pójdzie w obce ręce. Dożyć takiego świata. Si tu avais besoin de quelque chose. À bientôt, Antoinette. À bientôt. Thank you.
Jak mama widzi na fotografii, ostatni dolar poszedł w mury. Dach tylko kłaść i wykańczać wnętrze, więc załączam spis potrzebnych materiałów i czekam na przekaz. Dobrze, że się mama wydała za farmera, bo wuj przecie stary człowiek i skąpy. Teraz na pewno będzie mamie lżej i łatwo o gotówkę, żeby raz, dwa skończyć dom. Dzień dobry pani. Przekaz na PKO? Według katalogu. Cement, wapno, kamień, klepka dybowa, lepik, tapeta, glazura, tarkota, dwie wanny, dwa umywalnie, kuchnia gazowa, lodówka i telewizor kolorowy. To wszystko? To wszystko. Okej, bardzo dobrze. Załatwimy. Że ja już wczoraj to chciałam lecieć przed siebie, nawet do tego miasteczka, byleby tylko zobaczyć ludzi, bo to pustkowie to mnie zabija, ja już tego nie wytrzymuję. To jest za wielki kraj do życia, Antośka, tutaj mogą cię ze skóry obedrzeć, a nikt nie usłyszy, człowieka nie zobaczysz po horyzont. A jeszcze teraz? Teraz jak wuj się pogodzi z dziećmi, to sprzeda na pewno tę farmę, pojedzie do nich do Vancouveru. To co ja ze sobą zrobię? Te fabryki mnie przecież nie przyjmą z tą nogą, mają pełno zdrowych. Językiem prawie nie gadam. Do niczego się nie nadaje. Coś ty sprzedała to gospodarstwo. Coś ty najlepszego zrobiła. Nie dam ci zginąć. Kąt będziesz miała u mnie w Polsce. I to ci obiecuję. W Polsce? Muszę jechać. Nie wiesz nic? Antośka! Son Mike was born,
Blaine's first flight instructor told him, take nothing for granted in this business except a cheap funeral. Antosia. Antosia, c'était long. Très long. Wuj nic nie powie? Nie ma co opowiadać. Widziałem i dzieci, i wnuki prawie dorosłe. To wszystko już inni ludzie. Ani dla nich miejsce na farbie, ani dla mnie miejsce u nich w tych ich domkach z kart. Ty wiesz, Antośka, że nawet gadać nie było o czym. Takie tam ględzenie, że ojciec dobrze się trzyma, że wnuki wysokie, zdrowe. Nie przeniesie się wuj do nich? Na nic ja im niepotrzebny. Potykaliby się o mnie jak okłody drzewa. Życia nie można gwałcić, Antośka. Tutaj poczekam na śmierć, na tej mojej wyrąbanej ziemi. Vancouver, c'est une grande ville au bord de l'océan. C'est très gai. Dans une brasserie, il y avait des filles qui dansaient au-dessus de ma tête. Elles avaient les nichons à l'air. Moi, je ne pensais qu'à toi, Antoinette. Qu'est-ce qu'il y a, Antoinette? Tu n'es pas contente de mon retour?
Et pourtant, j'essayais de revenir le plus vite possible. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Des vaches sont crevées? Non, Pierre, non. Tu te sentais seule. Tu as eu peur. Je ne partirai plus. Je te le promets. Dépêche-toi. Je n'ai pas envie d'aller à la ville aujourd'hui. J'irai demain. Peut-être. Antoinette, il n'y a plus de whisky? Al bottega a pillé. Non, je ne resterai pas toute la journée sans une goutte. C'est moi qui vais faire les courses aujourd'hui. Antoinette, Lynch, j'ai faim. Où est l'argent? Quel argent? Tu le sais bien. Où elle reste? Je n'en sais rien. Salope! Dis-moi ce que tu en as fait! Lâche-moi! Tu crois que tu peux me rouler? Espèce de salope! C'est ta femme. L'amour. La femme de ta vie! Pauvre idiot! Tu m'as trompé depuis le début. Tu jouais la comédie. Cet amour, c'était pour l'argent, salope! À vous! Pierre, calme-toi! Tu
va parler. Toute cette comédie, c'était pour l'argent. C'est bien ça. Nie męcz mnie, Pierre. To były nasze pieniądze. Quoi? Notre argent. Tu vas parler. Avoue que tu me trompais. Allez, dis-le. Tu me trompais. Idź zobacz, Zośka. Może są w polu. Wojo! Wojo! Jezus Maria! Gdzie Antośka? Antośka! 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 Trzymaj! Żyję. Żyję jeszcze. I odebrałem zaraz wszystkie te towary, za co mamie z całego wdzięcznego serca dziękuję. Mówiłem mamie, że się mamie wreszcie w tej Kanadzie powiedzie. Kończymy już tynki i zabieramy się do wykładania łazienki i kuchni kafelkami. Ciągle dziw mnie bierze, jak się mama ładnie uwinęła z tymi pieniędzmi. Widać, Bóg mamie sprzyja. Albo to może hojność tego męża Francuza. Daj mu Boże zdrowie. Antośka, daj ci może soku. Ile ja
co leży. Dni 32. Wszyscy się dziwią, co to za mocna baba. Tyle wisiała, a jeszcze zipie. Co z Pierrem? Co mówisz? Co z Pierrem? Antośka, to ty nic nie pamiętasz. Nic. Nawet w gazetach o tym pisali. Myślałem, że ci urządzę lepsze życie, a tu wysyłam cię do Polski kaleką. Jestem wujowi za wszystko bardzo wdzięczna. Nieczęsto spotyka się takich prawych ludzi jak wuj. To, co się zdarzyło, pozostanie twoją tajemnicą na zawsze. Twoja sprawa i twojego sumienia. Piękny pokój 5, kuchnia, łazienka, ogród. A do ogrodu nawieziemy zaraz ziemię od Krotockich. Posadzimy porzeczki, agres, pomidory, pietruszkę, marchew. Teraz na ciebie spadnie cała robota. Ale roboty to ja się nie boję. A w ogrodzie zrobi Marek zagrodę dla drobiu i budę dla psa, żeby pilnował. Aż się dziwię, że Marek to wszystko urządził. Dziecko było takie sprzeczne, niechętne do roboty. Wydoroślał. Zmądrzał. Ale tu nabudowali, Antośka. A coś ty myślała? Jeszcze kawałek. To nie ten dom? Nie. O! To ten dom! Poznaję po fotografii. Pani kierowca, niech pan stanie. Panie majstrze! Dzień dobry, panie majstrze! Poznaje mnie pan? A, dzień dobry, pani, dzień dobry. Gdzie Marek? Przyjechałam z Kanady. Marek? No tam. Tam obok jest wasz plac. Mama.